Kojarzycie taką markę jak Webzen? Myślę, że każdy wieloletni gracz MMORPG miał z nimi styczność chociażby raz w życiu. Wydali mnóstwo gier, obracają wieloma gigantycznymi markami znanymi wśród graczy. Między innymi mowa tutaj o Mu Online czy też o Metinie, a historia przedsiębiorstwa ciągnie się od 2000 roku. Śledząc 21 lat historii, nie trudno dostrzec u nich masę gier, które wiele lat temu robiły furorę, ale zostały zamknięte. Czy jednak Koreańczycy mają ochotę na sentymentalne powroty? Wygląda na to, że tak. Oczywiście to, o czym dzisiaj Wam poopowiadam, bierzcie z dużym przymrużeniem oka. Dlaczego? Dlatego, że nie ma żadnych konkretów dotyczących tego, co Webzen miałby konkretnie wykonać, ale artykuł, który pojawił się pod koniec czerwca 2021 roku wraz z pewnymi działaniami w ostatnich dniach, dobrze rokuje na ożywienie znanych już gier, bądź też wykorzystanie uniwersów w nowszy sposób. Artykuł, o którym tutaj wspominam w języku koreańskim, znajdziecie w opisie filmu, więc lektura wskazana. W każdym razie, żeby bardziej zagłębić się w temat, należy cofnąć się o kilka miesięcy, kiedy to pojawiła się informacja o powrocie Sun Online. Leciwy MMORPG, a nawet action MMO wydany w 2006 roku w Korei, dostaje wzmiankę o powrocie w drugiej połowie 2021 roku. Decyzja dosyć zaskakująca, bowiem z reguły mało kiedy można liczyć na powroty tak leciwych gier i na tamten moment w moim mniemaniu nie był to powrót aż tak logiczny, chociaż nie ukrywam, bardzo doceniam samą grę, spędziłem w niej szmat czasu i nawet kilka lat temu w ramach sentymentu wszedłem na jakiś prywatny serwer, a przy okazji na kanał wpadł odpowiedni film. Sama reaktywacja zaczęła klarować się dopiero około miesiąca temu. Wówczas przy Sun Online pojawił się dopisek Classic. Wszystko jasne, firma zwęszyła pieniążek, no bo mamy Iona Classica, WoWa Classica, pojawiły się klasyczne serwery w Lotro swego czasu, to i Webzen powinien mieć klasiki. Jednocześnie deweloper w swoim repertuarze ma naprawdę mnóstwo potencjalnych kandydatów na kolejne reaktywacje, no ale kontynuując, plan się ziścił. Od kilku dni Koreańczycy mogą grać w Soul of Ultimate Nation w wersji klasycznej. Gra opiera się na starym, dobrze znanym koncepcie, bodajże ze starymi update'ami, które zostały podciągnięte graficznie, no i dorzucono tam kilka rozwiązań mających ulepszyć rozgrywkę, przez co pewnie należałoby również rozumieć usprawnienia monetyzacyjne. No ale tą grą pewnie za jakiś czas zajmiemy się troszkę poważniej na kanale. W każdym razie, jak sugeruje czerwcowy artykuł, klasyczna wersja Sun jest tutaj planem na pozyskanie świetnych wyników w ramach dywersyfikacji znanych IP, znanych nawet tych wieloletnich, które zostały zamknięte. W ogóle fantazje Koreańczyków z pewnością rozpalił również zakres raportów finansowych, w których podkreślam najmniejszy wzrost to około 127%, a największy prawie 378% względem zysków ubiegłorocznych w tych samych okresach. I zapytacie, co przełożyło się na takie spektakularne zyski? Ano właśnie dywersyfikacja innych marek, czyli Mu w wersji Archangel oraz R2M bazującym na Reign of Revolution dostępnym niegdyś na PC-tach. W każdym razie dwie mobilki zafundowały Webzenowi masę kasiory. Stąd też nikogo nie powinien dziwić fakt, że Webzen już ma zamiar odcinać kupony startując z kolejnym Mu Archangel oznaczonym numerkiem 2, ale pomijając tą niedawną zapowiedź, skoro przy tak ogromnej popularności mobilek podjęto wciąż decyzję o wskrzeszeniu gry pecetowej, to z pewnością można liczyć na kolejne komputerowe i prawdopodobnie klasyczne odsłony. Być może, chociaż nie do końca, no ale jak myślicie, jakie nazwy w ogóle padają w artykule? Pierwszą jest Shot Online. Szczerze nigdy nie grałem właśnie w tego golfa sieciowego, ale patrząc na oficjalną stronę, która jest już dostępna, no i wstępną rejestrację do pozycji Shot Online Golf Battle, no to tutaj temat już ogarnięto. Błyskawicznie można by rzec, ale to nadal nie wszystko, bo pojawia się również C9, czyli słynna, niegdyś mocno rozchwytywana, non-targetowa instancjonówka. Jest to kolejna gra, w której spędziłem absurdalnie dużo czasu, mimo że byłem i nadal jestem fanem światów maksymalnie otwartych. C9 było, wróć, nadal jest tytułem, który ma do zaoferowania naprawdę masę dobrego, aczkolwiek przestał być medialny. Zresztą jest na rynku od 2012 roku, miał prawo zejść z ust graczy, ale są dwa chyba najważniejsze, jeżeli chodzi o całą historię Webzena IP wymienione przez CEO. Jakie? Z mojej perspektywy jest to Ark Road. Nie, coś tu nie gra. Webzen nigdy nie miał takiej gry w ofercie. Ark Lorda za to miał i dokładnie o Ark Lorda chodzi. Webzen oferował tutaj już kiedyś dwa podejścia nietrafione do tematu. Po pierwsze spróbowano stworzenia czegoś, co nazywało się Ark Lord X i było przeciętne, ale jako tako zjadliwe. Jak się jednak szybko okazało, ludzie woleli podstawową wersję, więc pewne elementy jak startowe lokacje z wersji X zaimplementowano do retaila, aby materiał się nie zmarnował. Finalnie jednak również retail został
dobity poprzez słabe update'y pod koniec, bo rzeczywiście były słabe, a pay to win rosło do niebotycznych rozmiarów w grze nastawionej mimo wszystko na PvP, więc siłą rzeczy gracze coraz mocniej odchodzili, kierowali się przykładowo na prywatne serwery i sam po spędzeniu tysięcy godzin w ArcLordzie po prostu go rzuciłem na rzecz prywatnego serwera. Kilka lat temu mieliśmy również drugie podejście do ArcLorda, oznaczone numerkiem 2, aczkolwiek z mojej perspektywy jako fana to absolutna profanacja i nie potrafię do tej pory zrozumieć, jak część osób mogła fascynować się przejściem z otwartego świata na posiekane tereny wsparte przez nudne instancje. Jak więc historia pokazuje, w przypadku ArcLorda najlepszą opcją byłby klasyk, ale lepiej ostudzić moje emocje, mój entuzjazm, przy okazji również wasz. W 2017 roku mówiło się o czymś takim jak ArcLord Awake, czyli gra mobilna skupiająca się na podstawach, czyli konflikcie ludzi i orków, z pominięciem Moon Elfów czy dodanych pod sam koniec żywota ArcLorda smoków. Mam jednak cichą nadzieję, że projekt został gruntownie pogrzebany, a po ewentualnym sukcesie Sun Classic, no i mając świadomość, że prywatne serwery Lorda nadal stoją, WebZen poweźmie decyzję o powrocie wersji na PC-tach, na starych, może nawet codemasterowych zasadach. Za to trzymam kciuki w przyszłych miesiącach najbardziej. To jednak nie wszystko, bo jak mniemam, w sercach większości Polaków płynie zupełnie inna nuta. Metin. On także znalazł swoje miejsce w wielokrotnie wspominanym artykule. I tutaj jest bardzo dużo dywagacji, bo pamiętacie pewnie pseudo Metina 3, Inferne, mimo słabej jakości szumu trochę zrobił, szczególnie w Polsce. Podobnie sprawa wygląda z tym mobilnym Metinem, który de facto trudno nazwać w 100% legalnym przedsięwzięciem. No i co w tej sytuacji może zaoferować WebZen? Metina 3? W gruncie rzeczy marzenie, które nigdy się nie ziściło, a jakby się stało, to wow. Pamiętajmy, że od realizacji pierwszej części minęło 21 lat, bowiem publikacja Metina miała miejsce w 2000 roku. Metin 2 to rok 2005. Co lepsze, deweloperzy z Ymir Entertainment, czyli producenci Metina, którzy zostali wykupieni przez WebZen w 2008 roku, też rzeczywiście realizowali coś, co nosiło nazwę Inferna, ale finalnie nie doszło do skutku. No więc jest opcja, że jeżeli WebZen zdecyduje się na ruch w zakresie Metina, to dostaniemy nową odsłonę, ale musiałaby ona bazować na znanych, leciwych schematach, zresztą wielokrotnie historia pokazuje, że te nowe części gier w gruncie rzeczy muszą być naprawdę wierne oryginałowi, żeby się utrzymać. Może więc taki klasik byłby idealną opcją. Ale jest też perspektywa właśnie na mobilkę. Oj, jest i to jaka. Ubrać to ładnie w kilka sloganów i gotowa, a ludzie prawdopodobnie rzucą się na to jak na entą część mu, która pojawia się na telefonach i która niczym nie różni się w zakresie gameplayu od poprzedniej. W sensie są tam zawsze jakieś drobne niuanse, natomiast mu mobilne od dłuższego czasu wygląda naprawdę bliźniaczo. No ale chyląc się już ku końcowi, najsmutniejsze w tym wszystkim jest jedno. Patrząc na ostatnie ruchy WebZena, tylko Sun w dziwny sposób wyskoczył przed szereg, bo marka ewidentnie nie uderza w to, co chcąc, nie chcąc jest gigantycznym rynkiem zbytu. Mowa tutaj o smartfonach i w zasadzie każdą kolejną, wspomnianą w artykule grę, można z łatwością podpiąć jednak pod ewentualną mobilkę. Oby tak się nie stało, aby WebZen zoferował nam dużo powrotów starych gier właśnie w wersji Classic lub też odświeżonej, ale zachowującej maksymalnie dużo oryginału. Myślę, że wtedy każdy z nas będzie szczęśliwy. To wszystko ode mnie na dzisiaj, dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakich powrotów od WebZena byście oczekiwali. No i to tyle, do usłyszenia, cześć!